Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Widziałeś urywek z osuszania auta z tym produktem Quick Detailer Automotive Car. Zapach, no fantastyczny. Słuchaj, cytrusowy. Taki na maksa, cytryna. Super, taki świeży, naprawdę rewelacyjnie się uwalnia. Jeżeli chodzi o osuszanie, czyli współpraca z wodą, bardzo dobrze. Żeby nie powiedzieć rewelacyjnie, naprawdę. I ewidentnie dodało przy osuszaniu poślizgu czy połysku. Kurczę, ostatnio, dwa tygodnie temu prawie go myłem, połysk, no jest na wysokim poziomie, ciężko jest określić, ale teraz wjedziemy na sucho. Trzy mikrofibry, zaczniemy od tłustej, od mikrofibry od szwagra, później przelecimy przez FX-a z tym fajnym splotem, która nie jest kudłata, zobaczymy jak to będzie współgrać. Ok, no to co, wlatujemy na pierwszy panel. Poślizg obłędny. Odwracam. No i słuchaj. Już. No i fajnie. No i Quick Detailer. I teraz tak. Stawia delikatny opór, taki jakby był troszeczkę niby tłuściutki. Niby jakby gdzieś. Tak, jest tak troszeczkę taki miękki on. Idę po taśmę. Może przyciemnić, bo tak miękko się kładł. Tak troszeczkę. No zobaczymy, co on powie. Ta jest mokra. No zapach ma fantastyczny, naprawdę. Ok. Tak, i on taki jest, no jest taki. Z tych bardziej takich miękkich, ten poślizg i doć. O, miło. Fajnie. No widać, nie, bardzo fajnie, przyjemnie. Quick Detailer. Czy ja coś tu widzę? Słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Nic nie widzę. Nie widzę tutaj jakiegoś odcięcia. Poślizg. O tak, czuć, że jest położony świeży produkt, tu, tak, przez moment, gdzie była taśma, no jest inaczej, tak, zdecydowanie. Poślizg może nie jest fantastyczny, aplikacja też nie jest jakiś tak, żeby, no nie jest tak perfekcyjnie, ale 1 do 10 taka, powiedzmy, siódemeczka, mniej produktu. I może to być strzał w dychę. Pyk. Tak, zdecydowanie. I teraz tak, jak go nie dotrzemy, czy będzie... On, widzę, tak jakby chciał zostawić takie plamki. Ale połysk jest ładny. No to smalcujemy całe auto, nie ma tematu. I też ten połysk jest taki... Bardziej właśnie taki quick waxowy, taki kurczę ciepły, bym powiedział, że taki troszeczkę delikatnie przygaszony, ale to tak, znaczy przygaszony. Taki ten połysk nie jest to szkło. Ja lubię taki połysk właśnie miękki. O właśnie, tego mi zabrakło. Miękki połysk, bardzo fajnie.
I zobacz, ja... Powolny ruch. Ja tutaj w ogóle... Super. Rewelacja. I teraz tak, tu go zostawię. Chcę zobaczyć, czy całkowicie odparuje. Odparuje. Już widzę. Tak, znika. Bardzo dobrze. Teraz tak, mamy mikrofibrę, która jest tłusta i sprawdza się super. Odwrócę i zobaczymy. Z mega krótkim włosem. Szwagrówka. Zobaczmy. Dwa strzały. Zauważyłem, że produkt nie ma sensu, żeby go dawać, Bóg wie ile. Fajnie się rozprowadza. Wydajność będzie sroga. Przy osuszaniu raczej nie, bo wiadomo, pryskając na całe auto muszę odwrócić, żeby złapać suchą stronę. O właśnie. Słuchaj, też spoko. I chyba nawet wygodniej. Naprawdę. Ekstra. Fajnie, 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 fajnie. A, tu na szybie nic nie mam. Specjalnie jest właśnie zostawione do takich produktów, do szybkich, żeby sprawdzić, czy to siedzi na szybie. I co? I odparowuje i mamy poślizg. Szkło też lubi, czyli bardzo dobrze. Niech się nagrzewa tył. Niech się nagrzewa. Dobra, zmiana mikrofibry. Słuchaj, teraz tak. Można powiedzieć, że do powłok z tym fajnym splotem. Dwa strzały. Tu atakowałem. Więc idę to. Tak. Kurde. Nie, jednak jak jest tłusty włos, grubsza mikrofibra zdecydowanie lepsza. Tak, tutaj mam taki opór na tej mikrofibrze. O, ale teraz odwracam i jest super. Docieranie już bajka. No tutaj zdecydowanie na tym panelu nic nie ma, więc on też pierwsza aplikacja będzie tragiczna, ale tu już poślizg fenomenalny. Dobra, to sprawdźmy teraz, jak to będzie na powłoce. Dwa strzały. Troszeczkę lepiej, ale szału nie ma, nie. Czyli taka mikrofibra mu nie odpowiada, zdecydowanie bardziej tłusta. W ogóle to zaraz weźmiemy takiego mega tłuściocha. Takiego skurczybyka konkretnego. O, telefon informuje, dziadzie, napisz. Produkt bezproblemowy, słuchaj, no fantastyczny. Do tego ten zapach taki świeży, który w ogóle nie męczy. Rewelacja. Naprawdę, super. Bardzo fajny produkt. Ekstra. Połysk? Oczywiście, że fajny. Dobra, to już zmęczę tą mikrofibrą ten paskudny zderzak. A, piano. Właśnie. Piano. Zobaczmy tutaj. To były delikatne osady po wodzie. Zobaczymy, czy je zbiorę. Po myciu oczywiście, to też jest ważne. Przy takich produktach tu też były. Ok. I zobacz. O, nie no, poślizg jest naprawdę super. Nie jest to oczywiście może jakiś mistrzowski, ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Tak, jak nie masz zabezpieczenia, to aplikacja jest troszeczkę taka... No i zebrał te osady świeże po wodzie. Świeże po wodzie. Dwa strzały. Zobaczmy, tak, no, opór jest. Tak, on tak, kurczę, no tego poślizgu mu trochę brakuje, no. Troszeczkę mu tego poślizgu brakuje. O, i tu już od razu się pojawia. Super, ale ten zderzak wygląda tragicznie. Ojej, kiedy ja go, kurczę, pomaluję. Dobra, druga strona. O, tu jakieś osady po wodzie, trzeba będzie to zlikwidować przy następnym myciu. Mhm. Okej. No i elegancko. Tak naprawdę nie trzeba się śpieszyć przy tym produkcie. Spokojnie docieram. I mamy poślizg. Bomba. Dobra, biorę teraz takiego naprawdę tłuściocha. Tylne drzwi jechałem? Nie pamiętam. Chyba nie. Nie, jechałem.
Zaraz zobaczymy z połyskiem, co jest grane. No, jest dobrze. No, bym powiedział, że zajebiście. Super. Elegancko. Proszę. Pięknie, pięknie, pięknie tak. Odżył ten lakier. Tu mam chyba tłuściochy. Poczekaj. Tłuste, tłuściochy. A, nie, muszę pójść do garażu. No, to mikrofibra, która ma tyle lat, że... Słuchaj, jak tylko się pojawiły chyba, to je od razu kupiłem i słuchaj, niezniszczalne, fantastyczne. No dobra, lecimy. Tutaj trochę więcej, bo bardziej puszysta. Pająk mnie zaatakował. I uwaga, lecimy. No tak, zobacz, puch. Ojej. Cztery strzały, puch i cały panel zrobiony. Ujujuj, on uwielbia, gęściachne. Takie naprawdę tłuściutkie. No teraz to jest poezja, teraz to ja się bawię. Super. Także tu im większy tłuścioch dla tego produktu, tym lepiej. I teraz tak, on, rozprowadzam go, złapał trochę wody. Słuchaj. I dostał jakby poślizgu. On bardzo lubi wodę. O, tak, i tutaj zobacz, kończy się. No. Tak, lubi wodę w ogóle skurkowany. Ale tak naprawdę to z wodą nawet ma lepszy poślizg niż bez. No fajnie. Dobra, jeszcze tylny panel. Tutaj butniczek, liźniemy. Pim, 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 pim. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o mikrofibrę, to tłustą. Zdecydowanie tłuściocha. Kurde. Inaczej to w ogóle gra. Oj tak. Odwracam, im, bim, bim. Stryk. I po wszystkim. No i elegancko. Tam, gdzie ci zostanie, to i tak odparuje. Nawet go nie ruszam, kurczę. Fajny ten zapach, jeszcze taki rześki, naprawdę super. No bomba. To co, przechodzimy do tyłu. Niestety słońce nie daje czadu. Trochę jest panel nagrzany. To co, lecimy, nie? I zobaczmy. Ła, tam. Też bez wysiłku. Pyk na lampeczki. Tutaj niżej już wody trochę nawet zgarnąłem. Tu na lampę wjedziemy. Odwracam. Zbieram. O, i tutaj. Momencik. A nie, myślałem, że zahaczyłem o... Jak to się nazywa? O kółeczka, tak? Pięć kółeczek, nie pamiętam. O, o znak Audi, niech tak będzie. O, właśnie, emblemat. O, dokładnie, tego słowa mi zabrakło. Kurde, no bajka, tutaj tak, troszeczkę zostało i odparowuję. Nie no, bezproblemowy, naprawdę bezproblemowy produkt. Super. Teraz wezmę tak, co my tu mamy? Tu mamy to, a nie, to jest ta sama. Ale i tak chyba najfajniej ta. Nie, tym mi się najlepiej pracuje. Teraz zobaczmy suchą stronę tu, dobra. Ten jednak jest taki puszysty, najfajniejszy. Najfajniej mi się nim pracuje, jeżeli chodzi o ten produkt. O, zobacz, kurde, no super. Uwielbiam takie mikrofibry, ten produkt. Rewelacja. Ciach. Rozprowadzenie. Tu widzę odcięcie. Zobacz, widzisz? Jeszcze siedzi skurkowane. Lejga. Szybka powłoka. Jest niesamowita, a to jest tylny zderzak i uwierz mi, że to nie ma lekko. Oczywiście hydrofobowość już jest mega słaba, ale produkt cały czas siedzi. I to jest właśnie dowodem na to, że pomimo, że nie ma hydrofobowości, tak jak mówią nieraz, wrzucam fajnie kropelkowanie, to nie jest żadnym wyznacznikiem. Oczywiście, że nie, ale my się jaramy, jeżeli chodzi o hydrofobowość, o te krople właśnie. Tak, hydrofobowość nie jest żadnym wyznacznikiem. Tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że już prawie leży hydrofobowość, a jak widzisz, przejeżdżam i cały czas odcinka tej powłoki jest. No dobra, słuchaj, co mam ci powiedzieć? No, fantastyczny quick detailer, naprawdę, super.
Prywala służący do szybkiego odświeżenia powierzchni lakierowanych. Jest idealny do zastosowania na każdym myciu. Po każdym myciu. Pomaga usunąć m.in. kurz, odciski palców, dodaje blasku, miałem powiedzieć błasku. Jednocześnie tworząc warstwę ochronną, ułatwiającą spływanie wody. No. Rozpyl, wstrząsnąć te sprawy. Słuchaj, cóż mogę powiedzieć? Jeszcze sobie pojadę górką. Cóż mogę powiedzieć o produkcie? Naprawdę fajny, naprawdę super. Fajnie się nim pracuje, nie zmęczyłem się. Nie śpieszę się w ogóle, tak zobacz, że nic na wariata. Tam, gdzie go zostanie trochę, to sobie odparuję, trudno. O, złapie wody, też nie przeszkadza, też odparuje razem ładnie z wodą. Nie boi się wody, super, naprawdę. Na szyby również, tak jak widziałeś, zastosowałem i nie było większego problemu. Fajny poślizg, naprawdę. I teraz tak, najważniejszy połysk, czy jest fajny. Nie jest to, moim zdaniem, połysk taki typowo, kurczę, tak, to bardziej w ciepły. Nie jest takie szkło totalne, tylko taki on jest cieplejszy, taki woskowy, kurde, fajny. Ja lubię tak. Super, super, bardzo ładnie. Ziarenko też tutaj fajnie pokazało. Elegancko. Tak naprawdę kwestia tylko panela. Tu, gdzie miałem powłokę, gdzie mam, zdecydowanie łatwiejsza aplikacja. Jeżeli chodzi o mikrofibrę, osobiście do tego produktu brałbym jak najbardziej puszystą. Zdecydowanie. Im więcej puchu, tym lepiej dla tego produktu. Jeżeli mikrofibra nie ma dużego puchu, to i tak cztery strzały. On woli, zauważyłem, jak jest go trochę więcej, rozprowadzić. Odwracasz i nie śpieszy się. Powoli sobie go zbierasz i będzie bezproblemowo. O, teraz wyszło słoneczko. No jest dobrze, jest dobrze. No dobra, super produkt. Dzięki, że mogłem sobie go sprawdzić, pobawić się nim. Dostałem go dosyć dawno, kurczę, i to jest chyba ostatni produkt z Automotive Car, który testuję, pokazuję, jak z nim sytuacja wygląda. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!